Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie, bo powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. Duch Święty jest źródłem głębokiej radości. Radość jest przecież jednym z pierwszych owoców Ducha Bożego. Ten, kogo prowadzi Duch Święty, jest człowiekiem radosnym. Ta radość wypełniała również Jezusa. Widzimy Go dzisiaj, jak wielbi Boga swojego Ojca za to, że prawdy Boże objawił On ludziom pokornym. Bóg ma upodobanie w pokorze. Często wyobrażamy sobie Boga jako sędziwego starca z długą, siwą brodą i bardzo poważnym, wręcz surowym wyrazem twarzy. Taki obraz jest nieprawdziwy. Bóg nie może być starcem, gdyż się nie starzeje. A największy spośród aniołów, archanioł Michał, jest porównywany do małego dziecka. To pokora czyni istoty ludzkie i niebiańskie wielkimi. Bóg jest dzieckiem, bo ma czyste i pokorne serce. Tę tajemnicę będziemy świętować już za kilka tygodni, w dniu Bożego Narodzenia. Chcąc zbliżyć się do Boga, upodobnić się do Niego, powinniśmy się stać jak dzieci. I nie chodzi o infantylizację naszego myślenia lub zachowania, ale o prostotę i pokorę. Prawdziwe Boże Narodzenie dokonuje się wtedy, gdy przyjmujemy Boga w sercu dziecięcym. Odkryła to święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Jej mała droga dzieciństwa Bożego doprowadziła już wielu ludzi na szczyty świętości.